Siemano moi drodzy, jestem Siegfried Q, a to jest Lords of the Fallen, to jest Harkin, którego ostatnio... Harkin w ogóle, brzmi to jak Harki, takie... co się harka, czyli bluje, prawda? Ostatnio ubraliśmy go w takie śmieszne ciuszki, które w ogóle nie pasują do łotrzyka. Wygląda trochę jak pół dupy zza krzaka, no ale dobra, co poradzić. Dobra, a więc obejrzyjcie sobie animację, jak przyzywany jest, czy jak pojawia się wyznawca. Ubieram ją, rozpierdzieli jakieś growe chyba, tak? O, brama się zamknęła, tak nie wiem. O, w pizdu! I wybuchnął. No, walka z nim, jak już się wie, no to jest spoko, nie? Teraz to ja sobie mogę z nim walczyć. O, i tu wyjdzie kolec, tu wyjdzie drugi, tu wyjdzie trzeci i teraz mogę mu trochę przewalić. Teraz muszę się odturlać, bo on takie niebieskie robi. O, to jest dobre. On teraz takie dwa ataki robi. A nie, to nie będzie. Robi teraz to niebieskie. No ale jestem szybki, ja pierdzielę normalnie. O, to jest dobre, to takie, co on się tak ukręca, bo wtedy chwilę się nie rusza i ja go mogę atakować bezczelnie. O, i to był błąd, bo mi się właśnie skończyło energię. Może ja jestem szybki, ale moja regeneracja energii nie. Dobra, teraz będzie te kolcuszki ziemi przyzywał. Raz, dwa, trzy. Dobra, działa. O, i to jest normalnie myk taki bardzo złośliwy. O, nie mogę w tej niebieskiej chmurki wbiec, bo to mi odbierze trochę HP i mnie spowolni. Muszę schować się w tej kapliczce, bo on robi wybuch na całą mapę. Znaczy na całą tą arenę, czy jak to nazwać. Jak to pierdyknie, to normalnie zabije mnie. Teraz pojawi się najbardziej irytujący moment. Ponieważ on właśnie przyzwał tam, nie wiem, widzicie, takie trumienki. Z tych trumienek wychodzą te mini bestie, które mówiłem, że mnie strasznie nerwują. O! I generalnie zabicie tych mini bestiek! Łóż do dupy! Spadaj mi z tymi kolcami. Dobra. Teraz motyw jest taki. Ja się chowam tu. Mini bestyjki. Aj, się ode mnie odwalą grzecznie, poproszę. Kurde! I dupa, zginąłem. Widzieliście, ta cholera mnie wypchnęła. Z kapliczki i dlatego zginąłem. Dlatego te bestyjki są irytujące. W sumie jakbym wyciągnął sobie tarczę i się zasłonił, to nic by mi się nie stało. I dokładnie to zrobię. Teraz. W tej chwili. Najpierw muszę odebrać mojego expa. Kolejny genialny atak. Rzucanie czaszkami. Boż, mi zlogowało. No, ruch zamach. A nie te... O, patrzcie, rozwalił grób. Nie wiedziałem, że może groby rozwalać. Czy wiem, że on może rozwalić te kapliczki na przykład? Ale nie wiedziałem, że grobów też to dotyczy. Oj, oj, oj. Dobra, teraz trzeba uciekać. Generalnie najlepiej zapewniać po prostu, że jak chowam się w tej kapliczce, a są już te małe potworki przez mgłę, to po prostu najlepiej wtedy wyciągnąć tarczę i się zasłonić. O. A to jest też dobry sposób, czyli zranić go na tyle, żeby nie zdążyły, że zanim one zdążą wyjść. A, dobra. Możliwe, że się mylę. O, ze sztyletami się nie daje do blokowania. No nie, nie wierzę, nie wierzę. Jaka szara. Powiem wam, że to mi się jeszcze nie zdarzyło nigdy, ale wychodzi na to, że łotrzyk nie bardzo może blokować, więc... Będziemy teraz kombinować, jak to jeszcze inaczej rozegrać. Może przyzwę tego mojego klona, który niby ma odwracać uwagę, jest taki fajny. I
Elo Kozak, zobaczymy. Tylko dajcie mi tego ekstra jeszcze. Dobra, gościu, rzucaj się tam czym chcesz. Dobra, kolcuszki, jeden. Skurzęce, że tu to zadaje obrażenia jak błyśnie, a nie dopiero jak ten kolec wychodzi z ziemi. Takie trochę dla mnie mało intuicyjne, że tak powiem. Wow. Dobra, machaj, machaj tym twoim, co? A nie, bo jejku, ja nie widziałem, że on już ma ten. Tak mało HP, a kurde, jeszcze go nie trafiłem. No i lecimy. Problem polega na tym, że oni są strasznie silni, a żeby w ogóle dostać specjalną nagrodę, to ja muszę sprawić, że on zabije dwóch. Dobra, jest szansa teraz, że potworki będą atakować mojego klona. Ja w międzyczasie zranię tego brzdala. No i dupa. O, ale zabił jednego, to jest jakiś sukces przy nim. W długą! Spróbujmy jeszcze raz się zablokować. Uhu, nie wierzę, że mi się to udało. Dobra, on na szczęście teraz zapomniał swoich tych przyzwać mini bestie, więc może go nawet załatwimy. Ajajaj. Dobra, pociąg sobie proszę, dziękuję. Aj, nie zdążyłem odskoczyć. No i teraz zawsze tutaj walnie raz. Trzeba o tym też pamiętać, że jeśli się nie odskoczy tego niebieskiego ogłuszacza, to on przynajmniej raz zdąży przewalić. I to nie odskoczyłem, no trochę nie. Dawaj, ogłuszacz. Nie, minibestie, nie minibestie. Nie, ziom, ja się zabijam, ty se minibestie, wiesz to. Tak, za przeproszeniem. Czy ja zdążę teraz? Nie. Dobra, teraz czekamy chwilę, bo tak, kolcuszek jeden, kolcuszek drugi, kolcuszek trzeci, a ja ci wsadzę combo w dupala. Ogłuszenie, ja się nie dam. Tak kiepsko, bo za trzecim podejściem dopiero go zabiłem. Ale w sumie miałem niefarta z tą broną, nie wiedziałem, że tak kiepsko się mój bohater broni. A może to jest kwestia tego, że dwa sztylety mam w ręce, a powinienem przełączyć broń jeszcze na inną, a nie tylko tarczę. Ech, więcej kombinowania z tym niż to warte. Ale obrażenia były całkiem sensowne. Jak grałem w sumie wojownikiem, to szło mi to wiele gorzej. Ale no, jako wojownik czy jako kapłan, czy nie dało się jakoś sensownie blokować, więc to było lepsze, no. Coś za coś, tak? Tak to się mówi? No, chyba tak. Trochę zabił ze dwóch tych swoich, więc powinien dostać nagrodę. O, teraz się pojawiła. Już się bałem, że przy wydawcy będzie taki ten problem jak przy dowódcy tym ostatnim. Dobra. O. Jestem pazurzysko, które generalnie wygląda po prostu jak kosa śmierci. Czy jest sens biegać po tym cmentarzu i zbierać czaszki? Nie, ole, na razie czaszki. Dobra, czaszki można zbierać do questa pobocznego, w którym taki kościół chce sobie zrobić z nich podjonka. I nagrody za te czaszki dostaniemy jakąś tam nagrodę już. Znaczy, w nagrodę dostaniemy nagrodę. No oczywiście ma to sens, ale co to było, nie pamiętam, jakaś zbroja, tarcza albo inna pierdoła, której nie będę używał. Dobra. Kolejny punkt. Do zwinności. Może sobie podbudujemy jednak zdrowie, co? Jak tam u nas statystyki wygląda? No, pasek zdrowia mam krótki, więc... Zapomnijmy potionki, pogadamy z Kazlo, że zabiliśmy. No, ziom. You've made it this far. I was worried, but I guess the scythe just couldn't keep up with you. I've faced worse.
Well, well, well. Look what the cat dragged in. Kozlov, meet Yetka. She's looking for whatever she's trying to find. You don't know the half of it, Harkin. I can see you've picked up a monk. The last one I met, I dumped. Charming. You know how to break ice in conversation, don't you? Dobra, nie będziemy jej dokuczać, tylko spytamy Kazlo, jak otworzy wrota. Are you ready to open the pathway? As you might suspect, matters are a touch more complicated than I thought. Too bad you don't have the room combination to open it. Let me guess. You know what it is. I have the combination here in my book of lineage. We need to find someone that can wield magic. That would be Kozlo. Allow me. Ło, ma zęby, widzieliście skubańca. Jakie zębicha. Dobra, pakujemy się teraz i to jest właśnie alternatywny świat rogarów. A może ogarów? Cholera wie, jak to się tu nagle myśli. Nie no, rogary, rogarowie. Tam jest jeszcze ciche H, tak? Tak się na to mówi. Czyli literka, której się nie wymawia, ale która tam jest. It's not a chamber. It's a whole other world. Straszne, no. Like a child's memory, it's twisted, broken. That ray of light, is this the device you're looking for? I won't go with you. You'll only slow me down. Well, see you around, big head. Maybe. Śmieszne, bo na po angielsku mówi to całkowicie co innego niż jest napisane poniżej po polsku. No ale dobra. Jakby się zastanowić, jak będę sobie zwiększał ten żółty pasek, to mogę być łotrzykiem, który popierdziela. No może w ciężkiej to trochę przesada, ale w średniej zbroi, a który robi to szybko. Czemu by nie? Ach, no tak, jeszcze kowal. Idiot. He took his leaden sword in hand. W sumie brzydki jest. As can you. Imagine my surprise. Dobra, co tu robisz, ziom? Something is searching for me. Something of high value. Will arrive by and by. What do you mean? It will come when the Rogar go. The Rogar are not leaving anytime soon. Coming and going, going and coming. It makes no difference to me. What is this precious thing you see? It's taki egzystencjonalny. It is a crystal, a very special crystal, a crystal that can rend a tear between the realms, a tear powerful enough to distort other ruptures. The Rogar could be using that crystal to enter our world. You will find the crystal itself in the place of power. A place where all energy gathers. Take it away, and the Rogar lords will travel no more. Then, bring it back to me. Yes. These tools, are you a smithy of some sort? In some ways, yes. You could say so. I do have dealings with weapons and the like. With weapons and stuff. If you ask me for a glass of water, and I could give you the ocean. Give me the ocean then. Show me one of your runes, and with this rune you can imbue any weapon you like. Dobra, pierdu, pierdu. Dobra, to jest ekran run, który nas nie interesuje. Na 1000 expa możemy wzmocnić runę. Większa szansa na lepszą, przepraszam, wzmocnić. Większa szansa na lepszą. Wzmacniamy. W ten piękny sposób dostajemy dużą runę trucizny. I mogę umieścić tylko w toporze, co mnie w ogóle nie rajcuje w obecnej chwili. Ale mogę dać ją tutaj. Co mi to da? Obrony przed truciznami. Whatever. Te runy można wyjmować, więc nie muszę się martwić, że ją stracę czy coś takiego. No i moja zbroja zyskała 5 punktów obrony przed trucizną. Nie wiem jaka jest skala w tej kwestii, no ale dobra. Jak to będziemy jeszcze kolejne 1000 doświadczenia, to sobie tam pójdziemy poświęcić. Dobra, tu jest jakaś skrzyneczka, którą z chęcią otworzymy. I się tam piorą. Ciekawe czy mogą się pozabijać. O, a tam jest jakiś ziom. Czy się znowu nie zwróciłem uwagi, co było w tej skrzynce? Ech. Aha, dobra, zbroja to się nazywa mądrość, no to na pewno nie odmienię. No i tego... Rzucaj się. Rzucaj. Aaaa!
Nie z tej strony! A patrzcie, dany ma trochę mniej HP, czyli krótko mówiąc po tej walki, podczas jak się tam prali na arenie, to troszkę się uszkodzili. Ale fajnie, kurde, innymi postaciami nigdy nie mogę doskoczyć do tego potworka i się męczę, jak on mi odskocza. Tutaj, ha, zero problemu. Patrzcie, nie mam okruchów magicznych. Są, tylko teraz już nie są tak ważne dla tej postaci, jak są ważne dla innych. Ciekawe. Czyli ten ziom mało wykorzystuje magię, tak? Tak, są jakieś drzwi. Ile to można nazwać drzwiami? O, tam jest ten brzydar. Trzeba załatwić. Wow, jakie wymachy. Ziom, uspokój się. Jak mnie jeszcze trafił? Przecież ja byłem bokiem do niego praktycznie. Ale zapierdzielam z obrażeniem. Jasny gwint, wiesz. Dobra. To tak, tu są teraz kolejne drzwi. Rogarskie drzwi, o ile to drzwiami można nazwać, bo tak naprawdę mam wątpliwości. Ta skrzynka jest zamknięta, nie wiem, jaki klucz ją otwiera. Ale mnie interesuje ta wajcha. Słyszycie jakieś głosy, między innymi dlatego, że tu się... Widzicie, krata z jednej strony się opuściła. Z drugiej strony też jest taka wajcha i tam się krata opuści. A poza tym, że się krata opuści, to jeszcze się otworzy to przejście. Tam sobie jedka przed chwilą stała, nie wiem, czy widzieliście tam. Ale tak czy siak. O, ty czymś rzucasz. Super, rzucaj sobie, ja cię zabiję. Ha, 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 ha. Te są... Dobra, to się wypchajcie. Przeskoczyłem, mimo ognia. Ja ognia się nie boję. Bo obok niego stoję, a nie w nim. Haha, to się da otworzyć? Nie. Zablokowany z drugiej strony. Dobra, to bez łaski. Teraz tak, trzeba wrócić do góry. Co jeszcze zdążymy uczynić? Odleczymy się. Ile mam expa w ogóle? 980, za mało. Czyli jeszcze nie wracamy się do kowala. Tricky jump normalnie. Ale tricky nie dla Siegfrieda, bo Siegfried jest bardziej tricky niż ten jump. No dobra, ale ten już nie. Wow. No dobra, ale przyznam, że jeszcze nigdy tak szybko nie zamieniałem tych brzydarów. Ojeju, za dużo was tu. Dwóch to jednego za dużo. O, to był błąd. Albo nie. Albo tak! Jasny gwint, umarłem. Nie! Dajcie mojego expa, dranie. No i tak lepiej niż w poprzednim odcinku, bo tam zginąłem. A nie, czekajcie. Co ja gadam? Przecież już tu zginąłem ze 3 razy chyba. Kurde. Kurde, biega jak potłuczony w ogóle, naprawdę. No, jakim cudem? To jest właśnie czasami irytujące w tej grze i to czasami prowadzi do dużej ilości nerwów przeklinania, ale na szczęście mam taką śmieszną gąbkę do uciskania, żeby się nie stresować. 2018, to jest jakieś dziwne, to jest jakaś przepowiednia. W tym roku wyjdzie druga część tej gry. Taką wam przepowiednię. Oj, dupa. O, dobra, nie chcę się z wami bawić jednak. Mam świetny plan. Stanę sobie tu i będę was strzelał. No ja coś czuję, żeby to nie wyjdzie. Oj, cholera. Dobra, już wiem, że to się dla mnie źle skończy.
A jeśli zginę teraz jeszcze raz, to kończymy ten odcinek i następna próba będzie kurczę ileś można. No wreszcie, że się umarł gościu. Myślałem, że się nie dogadamy. O, dobra, tego nie planowałem. Powiedzmy, że prawie mi wyszło to, co chciałem. Dobra, tak, cię już szczerze ziom. Guzik widzę. Jeszcze mało nie przypłaciłem tego życia. Ale zabiłem go, uhu! Dobra. To pobiegniemy tylko kolejną wajchę otworzyć. To chyba tu. A kurde, tu jeszcze dwóch jest przecież. O, patrzcie, tu jest kusznik. Wszystko fajnie, bo człowiek by się rzucił na niego najchętniej, ale tu jest ziom z tarczą. Ha! Na szczęście uniknąłem tego ataku. Jasne, gwinno, jak ja go miałem załatwić niby. Wow, udało się, nie wierzę. Dobra. Open the door. Dobra, teraz wracamy do góry. Do save'a. I kończymy ten odcinek. Tu gdzieś były jeszcze schodki jakieś ukryte. Tu, to te? Nie te? O, to te. Dobra. O, bo tu jest taki kamień. Co on daje? Nie pamiętam. A, okruch energetyczny. No, trochę lipa. Nie, 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 nie! Jasny gwint. Kurde bele, normalnie przed chwilą zrobiło się gorąco, naprawdę. To czy ja zastanawiam się, czy jakąś nagrodę za załatwienie tego brzydera? Tak, to jest jakaś skrzynka, uje. Oh yeah. Dawać mi jej zawartość i kończymy odcinek, bo czas się kończy. Znaczy czas już dawno się skończył. Zgubiona pika, broń drzewcowa. Coś czuję, że w takim razie to nie będzie broń dla mojego zioma. Ojejku, jestem gdzieś w pizdul daleko na końcu. O, tutaj, no. Tylko fajnie, tylko że to jest ciężkie i wymaga siły, a mój bohater nie ma siły, bo jest miękką pipą. Co, może wymienimy jeszcze przed zakończeniem jedną runę? Dobra, tak zróbmy. Dawaj. Ja chcę. Dobra, przecież wiem to. O, dawać mi to więcej. Runa mocy. Nie mam broni, która by mnie satysfakcjonowała pod tym kątem, ale mogę umieścić ją tu. Co mi to da? Co mi da? O, premię do obrony fizycznej plus 18. To mi się podoba. To co, może odpieczętujemy jeszcze jakąś małą runę? Mała runa trucizny. A, to sobie tu. Nie chcę! Poki. Dobra, doszliśmy do save'a. Tam będziemy... O, patrzcie, tam jest tytan. Tyran? Tak, bo nie wiem, tyran albo tytan. Z nim się będziemy smyrać mieczami w następnym odcinku. Haha, dobra, trzymajcie się i hej.